Akta tajnych służb u oficera Bundeswehry Niemcy. U oficera Bundeswehry znaleziono materiały radioaktywne i akta tajnych służb. W mieszkaniu aresztowanego oficera Bundeswehry, eksperta od materiałów wybuchowych, śledczy znaleźli pokaźną kolekcję broni, a także materiały radioaktywne i tajne akta na temat Korei Północnej, pisze w piątek tygodnik Der Spiegel. Prokuratura we Frankfurcie potwierdziła gazecie, że znalezioną substancją był izotop strontu SR-90. Ta rakotwórcza substancja jest stosowana głównie w medycynie i przemyśle. Występuje również w pobliżu miejsc prób jądrowych i w odpadach z elektrowni atomowych. Postępowanie przeciwko kapitanowi Michałowice. Zostało rozszerzone o zarzut nieuprawnionego obchodzenia się z substancjami radioaktywnymi. Wcześniej oskarżono go już o naruszenie ustawy o handlu zagranicznymi i płatnościach oraz ustawy o kontroli broni wojennej, informuje Spiegel. Według notatki Ministerstwa Obrony w połowie października w domu Michaela C. Waldenhoven koło Akwi zbrano śledczy odkryli coś w rodzaju zbrojowni, pisze tygodnik. W środku znaleziono między innymi. Karabiny kałasznikowa, broń przeciwpancerną i przeciwlotniczą, a także kilka rozbrojonych granatów i amunicję. A większość materiałów ma pochodzić z byłego ZSRR, a nie z zapasów wojska. C. Należał do jednostki zajmującej się m.in. analizą ładunków wybuchowych domowej roboty. Władze są również zaniepokojone odkryciem oficera dwóch dokumentów. Z których jeden został zaklasyfikowany jako poufny, a drugi jako tajny, pisze Spiegel. Według gazety chodzi o dwie aktualne dokumentacje Federalnej Służby Wywiadowczej na temat sytuacji w Korei Północnej, i nie wiadomo, w jaki sposób oskarżony wszedł w posiadanie poufnych dokumentów. Podczas nalotu skonfiskowano również obszerną literaturę komunistyczną. Oprócz prokuratury i służb celnych, śledztwo prowadzi służba kontrwywiadu wojskowego. C. został umieszczony w areszcie. Funkcjonariusz zwrócił na siebie uwagę, ponieważ chciał wysłać podejrzaną paczkę do USA. Podczas kontroli celnej na lotnisku we Frankfurcie funkcjonariusze odkryli w środku tłumik do karabinu maszynowego z czasów II wojny światowej i wezwali lokalną prokuraturę.